No cześć siemanko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się tematem undervoltingu. Porozmawiamy sobie trochę o undervoltingu, pokażę Wam co i jak, przynajmniej z mojej perspektywy i doświadczenia. Obalimy sobie troszkę, wydaje mi się, mitów, jakie krążą w sieci, no i generalnie pomalutku do przodu, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No dobra, więc zaczynamy od tego, że ściągamy sobie ThrottleStop. ThrottleStop to jest aplikacja do undervoltingu. Link do ThrottleStopa zostawiam Wam w opisie tego filmu. W momencie, kiedy go sobie ściągniecie, mamy tutaj po uruchomieniu taki właśnie oto panel. Pewnie widzieliście go też na wielu innych materiałach dotyczących undervoltingu. Generalnie tutaj co warto zrobić? Ustawiamy sobie w zasadzie dwa profile, ustawiamy sobie battery i ustawiamy sobie high performance. Jeżeli chodzi o high performance, ja sobie tutaj ustawiam takie wartości. Tutaj zaznaczamy sobie SpeedShift. W momencie, kiedy mamy zaznaczony SpeedShift, ja sobie ustawiam na 32, z bazowej wartości bodaj 128. Generalnie na co wpływa SpeedShift? No, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na przełączanie tutaj taktowania. Im niżej jest ustawiony SpeedShift, tym szybciej i agresywniej te taktowania są podbijane do góry w momencie, kiedy tylko procesor ma takie możliwości. Wpływa nam to na wydajność, ale też wpływa nam to na temperaturę, więc jeżeli pomimo undervoltingu tutaj mamy temperatury zbyt wysokie, no to możemy sobie lecieć SpeedShiftem do góry. Generalnie tutaj wartości przyjmuję jak w przypadku pamięci RAM, czyli powiedzmy 4, 8, 16, 32, 64 i tak dalej. Następnie zaznaczam sobie tutaj tą opcję i tą opcję. Czego one dokładnie dotyczą, szczerze powiedziawszy nie wiem, ale z nimi zawsze mam lepiej jak bez nich. Generalnie nie zagłębiałem się w to i pewnie większość z Was również zagłębiać się nie będzie. Następnie przechodzimy sobie tutaj w zakładkę FIVR, dajemy sobie cyk, no i mamy tutaj cały panel do kontroli napięć. I generalnie co tutaj możemy zrobić? Przede wszystkim możemy sobie tutaj dać thermal velocity Boost, czyli możliwości termiczne procesora podbijamy delikatnie do góry. VMAX stress i ring down bin również zostawiamy zaznaczone i tutaj więcej nie zmieniamy. Możemy sobie dać OK save voltage immediately, czyli w momencie, kiedy dajemy OK, automatycznie wszystko nam się tutaj zapisuje. Jeżeli chodzi tutaj o Turbo Ratio Clock Limits, generalnie co nam to tutaj daje? No jeżeli chcemy ograniczyć turbo w procesorze ze względu na temperaturę, no to możemy zjechać tymi wartościami w dół. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no to jechanie nimi do góry wiele nie zmienia, ze względu na to, że taktowanie naszego procesora jest stricte uzależnione od ilości watów, jakie on wydziela. Co za tym idzie, no rzadko kiedy przy standardowych nastawach uda nam się uzyskać choćby te 4 GHz na 6 rdzeniach. W momencie, kiedy zrobimy sobie undervolting, jest to już później jak najbardziej możliwe. Jeden z mitów, jaki tutaj warto obalić, to co mówią na wielu filmach i wielu stronach internetowych, a mianowicie, że CPU cache powinno być tak samo nisko obniżane synchronicznie jak CPU Core. Z mojego doświadczenia, szczerze powiedziawszy, jest to bzdura. Tak na dobrą rzecz CPU cache w moim przypadku ma 130 mV w dół, CPU Core ma 160 mV w dół i szczerze powiedziawszy, jeżeli bym dał CPU cache 160 mV w dół, no to komputer się wysypie. Jeżeli dam 130 mV w dół na rdzeniach, no to temperaturę mam wyższą i jednocześnie taktowania rdzeni niższe. Więc tutaj gdyby wiele osób mówi, że powinno się to robić synchronicznie, natomiast z mojego doświadczenia, tak jak ja uważam, że gdyby tak miało być, to do obniżania woltażu w cache'u i w rdzeniach byłby jeden suwak, a skoro są dwa, no to możemy sobie tutaj próbować własnych sił zarówno w jednym, jak i w drugim wymiarze wedle uznania i stabilności. Następna rzecz, Intel GPU i Intel GPU Uniscale. Generalnie, jak widzicie, ja tutaj mam wartości pozostawione bez zmian, nie obniżam tych napięć, uważam, że nie ma to żadnego sensu, no chyba, że nie wiem, grasz na Integrze, no to wtedy być może ma to jakiś sens. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury, wydajność, absolutnie niczego nam to tutaj nie zmieni. Natomiast jeżeli zrobimy tutaj zbyt duży undervolting, no to zdestabilizuje nam to pracę procesora i jednocześnie całego systemu. To samo się tyczy system agent, tutaj też wszystko zostawiam jak jest, niczego nie zmieniam, bo tak naprawdę wartość, którą tutaj sobie ustawimy, jedyne na co wpływa to na stabilność procesora, a co za tym idzie całego systemu. Więc tak, ja to tutaj mam poustawiane. Oczywiście wartości CPU Core i CPU Cache dla każdego procesora będą zgoła inne. Nawet jeżeli będziecie mieli dokładnie taki sam procesor jak ja, może się okazać, że nie będziecie w stanie zejść tak nisko lub też w drugą stronę będziecie w stanie zejść jeszcze niżej. Natomiast w moim przypadku to są stabilne wartości i ja się już takich trzymam. Generalnie, jeżeli chodzi o kolejną zakładkę, którą warto jeszcze sobie zobaczyć, to jest TPL, no i tutaj mamy limity i długość krótkiego cyklu na turbo. Tutaj ja mam ustawione 65, 96 na turbo limit, SpeedShift max 47, ale tak naprawdę to nigdy nie miałem więcej jak 43, więc ta wartość jest z tyłka, no i całą resztę zostawiam jak jest. Z takimi wartościami mój procesor, czyli i7-8850, jest w stanie pracować przy stałym obciążeniu na poziomie 3,7 GHz. No i generalnie na koniec w Cinebenchu R23 jest w stanie wypluć taki scoring, jaki widzicie w tej chwili na ekranie. Jeżeli chodzi o testowanie pod obciążeniem później, czy ten procesor jest stabilny, no to ja Wam powiem tak, jeżeli używacie sobie tego komputera do konsumpcji treści, do multimediów, do gier, to bez problemu możecie sobie użyć do tego Cinebencha, później CineMarka, następnie możecie sobie użyć PC Marka i jeżeli po zapętleniu czy po kilku próbach wszystko ciągle jest stabilne i ok, no to możecie przyjąć, że po tych kilku godzinach testów wasz procesor jest stabilny i te wartości możecie zostawić, bądź spróbować zjechać jeszcze trochę niżej. Natomiast jeżeli używacie komputera do bardziej profesjonalnych zastosowań, a waszego procesora do bardzo skomplikowanych obliczeń, no to polecam wrzucić Prima z AVX-em i w tym momencie po około 4-5 godzinach testu, jeżeli procesor nadal jest stabilny i nic się nie wykrzaczyło i komputer Wam się nie zawiesił, no to jak najbardziej możecie przyjąć, że jest stabilnie. Jeżeli się zawiesi, zresetuje, zadzieje cokolwiek innego, no to w tym przypadku musicie sobie te wartości troszkę wrócić, a jeżeli macie pazur i dalej wszystko jest stabilne, możecie spróbować jeszcze bardziej obniżyć. Wszystko zależy tak naprawdę od waszego wyboru. I w sumie jeżeli chodzi o undervolting, to by było na tyle. W przypadku procesora możemy tutaj naprawdę fajne tematy osiągnąć, biorąc pod uwagę, że na standardowych nastawach, jakie tutaj zaserwował producent, ten procesor w Cinebenchu R23 robił w granicach 6,5-6600 punktów, a po optymalizacji i undervoltingu robi ponad 7200, no to już pokazuje, że można wycisnąć naprawdę wiele, no i dodatkowo jeszcze obniżyć sobie sporo czasem temperaturę, więc uważam, że warto. I w sumie jeżeli chodzi o undervolting z mojej strony, to by było na tyle. I przejdźmy sobie może teraz płynnie do podsumowania. No i cóż, jak widzicie, undervolting to nie jest żadna sztuka magiczna. Generalnie może ją zrobić każdy, no prawie każdy, ponieważ od jakiegoś czasu Intel zaczął undervolting blokować. Intel ze względu na rzekomą lukę Plundervolt blokuje undervolting w laptopach i to nie tylko tych nowych, ale również starych za pośrednictwem aktualizacji BIOS-u. Więc jeżeli jesteś zainteresowany undervoltingiem, chcesz go wykonywać w swoim mobilnym sprzęcie, to pamiętaj o tym, że jeżeli on Ci na ten moment działa, to nie aktualizuj sobie BIOS-u do nowszego, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa po aktualizacji tego BIOS-u działać przestanie. Oczywiście w wielu laptopach da się wrócić do poprzedniej wersji BIOS-u, ale nie zawsze to działa, więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby przedłużyć żywotność swojego CPU, a jednocześnie sobie tutaj obniżyć temperatury, no to przemyśl temat. Albo aktualizuj, godząc się na to, że tego underworldingu już więcej sobie nie zrobisz. No i generalnie cóż, wydaje mi się, że jest to bardzo dobry sposób na to, żeby wydłużyć żywotność swojego sprzętu. Ja generalnie korzystam z możliwości undervoltingu od czasów zamierzchłych, powiedzmy od 2004 roku, kiedy zacząłem gnieść pierwszy Pentium Mobile i zacząłem ten undervolting robić bodajże jeszcze programem Notebook Hardware Control, a później no to już z każdą następną generacją bawiłem się tak samo. Wszelkiego rodzaju opowiadania typu undervolting wpływa na żywotność sprzętu negatywnie, przez to będzie Ci coś się psuć, coś siadać, coś za chwilę się wykrzaczy. Słuchajcie, być może tak jest w szerszej perspektywie czasu, natomiast z mojej perspektywy przez lata, wykonując tę sztukę tak mniej więcej, jak Wam tutaj pokazuję, co prawda w tych wcześniejszych programach było to prostsze, nie było tyle parametrów, natomiast no, generalnie mnie nigdy w związku z undervoltingiem nie udało się tego sprzętu uszkodzić, a zawsze pracował ciszej, chłodniej, a czasem nawet wydajniej, więc co mogę wiele powiedzieć? Ja undervolting ze swojej strony polecam. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to bardzo chętnie nawiążę tą dyskusję w komentarzach pod tym filmem. Natomiast cóż, napiszcie, jakie Wy macie doświadczenia z undervoltingiem, czy robiliście, czy nie robiliście, jak to się u Was przekłada na wydajność, na temperatury, czy jesteście zwolennikami, czy jesteście przeciwnikami. Chętnie poczytam wszelkich opinii. To jest tak naprawdę temat, dzięki któremu można też rozwinąć własne opinie i ogląd na daną sytuację, więc z chęcią poznam szersze spektrum i z chęcią poznam to, co Wy myślicie na ten temat. Natomiast z mojej strony na ten moment cóż, na koniec chciałbym podziękować wszystkim za wkład, jaki wnosicie w budowę tego kanału, za wszystkie łapy w górę, subskrypcje, oglądania filmu, komentarze i wszystko inne z tym kanałem związane. A z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!